Witam Państwa bardzo serdecznie, Robert Chlebicki, Agiro Music. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest Wojtek Wojda, Farbenlehre. I to nie przypadek. Zespół Farbenlehre w tym właśnie roku obchodzi 35-lecie działalności scenicznej. Wojtku, chciałbym tak na początek przeczytać Ci fragment pewnego utworu. Zatrzymujemy się na środku drogi, sponiewierani, nie wiemy co robić. Lawina pytań zasypuje nam głowę, nie potrafimy serca wyrazić słowem. Jesteśmy spokojni, naiwnie frywolni, bo kiedy wiemy o co chodzi, ty i ja będziemy wiecznie młodzi. To jest piosenka sprzed 20 lat, z 2001 roku, z płyty Atomowe Zabawki. Utwór się nazywa Wiecznie Młodzi. Zatrzymujemy się na środku drogi, sponiewierani, nie wiemy co robić. Lawina pytań zasypuje nam głowę, nie potrafimy serca wyrazić słowem. Jesteśmy spokojni, naiwnie frywolni, bo kiedy wiemy o co chodzi, ty i ja będziemy wiecznie młodzi. Stoimy tu teraz, tak obok siebie, jedno o drugim, prawie nic nie wie. Tak wiele nas dzieli, przed sobą zamyka, a całe życie w sztywnych rubrykach. Jesteśmy spokojni, naiwnie frywolni, kiedy wiemy o co chodzi, ty i ja będziemy wiecznie. Powiedz mi, czy jeszcze tu jesteś? Zamykasz drzwi, czy pojawisz się jeszcze? Tak mało radości spotyka nas co dzień, a szczęście kradnie pospolity złodziej. Jesteśmy spokojni, naiwnie frywolni, bo kiedy wiemy o co chodzi, ty i ja będziemy wiecznie młodzi. Jesteśmy spokojni, naiwnie frywolni, kiedy wiemy o co chodzi, ty i ja będziemy wiecznie młodzi. Aha, hej, hej, wiecznie młodzi. Aha, hej, hej, wiecznie młodzi. Aha, hej, hej, wiecznie młodzi. Aha, hej, hej. I pierwsze pytanie. Jak się czujesz jako 35-latek? Często takie pytanie pojawia się w różnego rodzaju wywiadach z zespołami, aktorami czy ogólnie gwiazdami. Jak wy? Jak się czujecie z takim stażem? 35 lat. Pewnie to nie jest przypadek, że właśnie jako pierwsze zadaję to pytanie, które na pewno pojawia się obecnie w wielu wywiadach z Farbenlehre. Powiedz mi, czy te 35 lat to jest naprawdę kawał czasu dla was? Znaczy, wiesz co, to zależy jak na to patrzeć. Generalnie życie ludzkie jest krótkie i czas leci znacznie szybciej niż nam się zdaje. Więc ja po 35 latach nie odczuwam, że gramy aż 35 lat. To bardziej kalendarz mi o tym przypomina. Natomiast i mentalnie, i jakby rejestracja czasu u mnie przebiega wolniej niż czas płynie. To znaczy dla mnie, jakbym miał położyć się spać i wstać i ktoś by powiedział, ile graliście
nie wiedząc o kalendarzu, to bym powiedział, że jest 10 lat, a się okazuje, że graliśmy razy tyle. Więc powiedzieć, że szczęśliwi czasu nie liczą. My tak naprawdę czujemy się znacznie młodszym zespołem niż jesteśmy. Wiesz na pewno, że to nie przypadek, bo dlatego, że często pojawia się taka informacja, nazwijmy taka narracja u was w waszych utworach. Jesteśmy młodzi. Jesteśmy młodzi, może nie wiecznie, ale jesteśmy młodzi. Powiedz mi tak naprawdę skąd to się bierze. Czy to jest narracja tak zwanego punk rocka, muzyki powiedzmy undergroundowej, czy to wynika po prostu od was? A może właśnie czujemy się wiecznie młodzi, a nie młodzi, bo w tej piosence, na którą się powołałem i o której ty wspomniałeś na początku, tam padają hasła, kiedy wiemy o co chodzi, to ja będziemy razem wiecznie młodzi. W związku z powyższym to jest jakaś tam recepta na długowieczność w momencie, kiedy człowiek dość szybko zyskuje świadomość na temat tego, co nas otacza i na temat życia, które nam towarzyszy i zdarzenia, które się w nim odbywają, mają miejsce. W związku z powyższym to nie jest przypisane punk rockowi. Ja bym w ogóle nie przypisywał żadnych cech jakimkolwiek nazwom, jakimkolwiek sloganom i etykietom, bo to nie do końca się sprawdza, a w przypadku takiego zespołu jak Warbener w szczególności nie. My się ani nie czujemy zespołem regowym, ani punkowym, ani rockowym. My po prostu robimy swoje. W takim razie zadam jeszcze jedno pytanie i będę uparty, bo często się pojawia w różnych wywiadach, w różnych również komentarzach, na łamach różnych mediów, że jednak dano wam taką łatkę formacji panrockowej. Skąd to się bierze w takim razie? Z tego, że ludzie potrzebują coś nazwać. Tak jak kiedyś, kiedy powstali pierwsi ludzie na Ziemi, to ktoś ich nazwał Adam i Ewa i to trwa w kółko, że wszystko, co się, czego się dotyka, co się widzi, co się obserwuje, z czym ma się do czynienia, to trzeba w jakiś sposób nazwać. Tak samo jest z twórczością różnego rodzaju. A to, o kimś się mówi prozaik, o innym poeta, dramatyczny, dramaturg i tak dalej, więc tak samo jest z muzykami. Muzyk poważny, muzyk klasyczny z automatu, muzyk jazzowy, muzyk bluesowy, muzyk punk rockowy. Tak jak powiedziałem, ja do tego nie przykładam wagi i ja dzielę muzykę na taką, która mi się podoba i na taką, która mi się nie podoba. Czyli w mojej hierarchii na muzykę dobrą i na muzykę złą. A reszta mnie nie interesuje. Dla mnie nie ma problemu posłuchać jazzu i znaleźć tam coś dla siebie. I nie ma też problemu posłuchać punk rocka i wyłączyć po minucie kawałek, bo mi się nie podoba. Więc tutaj ja bym się w ogóle nie przywiązał do takich etykiet, ale jak już drążysz temat, no to ci odpowiadam. To jest potrzeby ludzi. Ludzie potrzebują wszystko nazwać, wszystko ocenić. Ludzie nie lubią odnosić się do rzeczywistości w taki sposób, że nie wiedzą, jak to się nazywa, jak to się je, z czym to się je. Więc zawsze musi być w tym momencie jakaś taka etykieta, łatka, która ułatwia określenie i ułatwia odniesienie do czegoś, się do czegoś. Ja na przykład mam w poważaniu nazywanie nas zespołem punk rockowym, dlatego też my się nie przejmujemy w momencie, kiedy powstają utwory, kiedy powstają teksty, kiedy wychodzimy na scenę, nie przejmujemy się żadnymi łatkami, dlatego, bo gdyby tak było, to w naszej historii połowa utworów by nie powstała, bo ona nie jest punk rockowa. Powstałyby tylko te łatkarskie punk rockowe songi. A tak to dzięki temu, że mamy otwarty umysł, dzięki temu, że mamy otwartą głowę na świat, dlatego też się nie zamykamy w jakiejś jednym worku i powiem szczerze, nie pozwolimy się, możesz drążyć nawet i 16 godzin i 30 minut. Ja i tak ci powiem, że my w tym worku, my do tego worka nie do końca pasujemy, o tak. Jeżeli już, to pasujemy do takich worków 20. W takim razie powiedz, się odnieść do słów Rotena, na pewno znanej ci postaci i wiesz, że nieprzypadkowo na raz korzystam z takiego wsparcia. Roten nie tak dawno powiedział coś takiego, że tutaj oczywiście bardziej się odnosi do kapel z pogranicza punk rocka i punk rocka, no ale jednak uważam, że również wasza muzyka bardzo często, przede wszystkim teksty
są wyrazem właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, narracja taka w kierunku jesteśmy wiecznie młodzi, to nie jest przypadek. Ale też narracja generalnie życiowa, żeby śpiewać o tym, co nas otacza, co nas dotyczy i co spotykamy na co dzień, a nie o jakichś baśniach braci Grimm. Więc to się zgadza. Ale w takim razie powiedz mi, czy muzyka jest autentyczna? No i co ten Rotten powiedział, bo nie dokończyłeś. Dokładnie. Bo mi przerwałeś, ale już wracamy. Więc Rotten powiedział, że obecnie tak zwany punk, gdzie wielu się podpisuje po prostu wykonawców, to nie jest punk, to jest po prostu zabawa gówniarzy dosłownie w punka i w muzykę. Jakby się odniósł do obecnego polskiego rynku muzycznego, jeżeli chodzi tak zwany polski underground, muzykę punkową, muzykę zbuntowaną? Co na ten temat sądzisz? Ja już odpowiedziałem na to pytanie w poprzedniej wypowiedzi, bo wiem, mnie nie interesuje to, czy muzyka jest punkowa, nowofalowa, czy jest undergroundowa, czy overgroundowa. Mnie interesuje to, czy w jakikolwiek sposób wywołuje na mnie jakieś wrażenie i powoduje jakieś emocje wzmożone, czy też nie. Natomiast z jakiej butelki jest nalewana, że tak tutaj użyję alkoholowego porównania, to mało mnie to interesuje, albo mi whisky smakuje, albo mi whisky nie smakuje, a nie na zasadzie takiej, że tak, a już inne nie i na odwrót. Więc tak samo jest z punk rockiem. Słowa Johna Rottena, no mogę tylko powiedzieć tak, no jeżeli ktoś ma blisko 60 lat, no to wiadomo, że dzisiaj ma inną perspektywę niż miał 40 lat temu. Ja zwrócę uwagę, że 40 lat temu i on był tym gówniarzem, jak to nazywa dzisiaj, i my byliśmy gówniarzami z 35 lat temu, więc to jest naturalna kolej losu, więc to akurat żadna odkrywcza, to wiedza tajemna. Natomiast na temat świata i na temat ludzi i ludzkości. Natomiast z mojej perspektywy, ja generalnie w muzyce szukam szczerości, szukam prawdziwej energii i tego, żeby było można wyczuć w tekście, w muzyce, że to jest tworzone od serca, to jest tworzone z serca i tak naprawdę to jest dla mnie podstawa. Bo jeżeli coś jest z serca tworzone, jeżeli gdzieś tam jakieś tam umiejętności są zachowane, takie powiedziałbym globalne, to zawsze można coś fajnego wyciągnąć z każdego kawałka muzyki, pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że muzyka płynie z serca faktycznie, pod warunkiem, że jest to szczera, nieskrywana energia i emocja i pod warunkiem, że zespół ma też coś do powiedzenia i do przekazania, bo nie zawsze tak bywa. Czasem na przykład są wytrychy polegające na tym, że jak nie mam wiele do powiedzenia, to śpiewam po angielsku albo po hiszpańsku, no i wtedy nikt nie zrozumie, więc wtedy można sobie na to pozwolić. No ja raczej do tego podchodzę z dystansem. Tak jak powiedziałem, zupełnie mnie nie interesują po 35 latach grania jakiekolwiek szyldy. Mam to, szczerze mówiąc, już za sobą. Kiedyś się jarałem, że to jest nowofalowe, to jest punkowe, to jest regowe. Teraz naprawdę mnie to nie interesuje. Teraz jak mi ktoś włącza muzykę, mówię, o fajne, albo na przykład wyłącz to, bo się nie da słuchać. I nie ma znaczenia dla mnie, czy to jest taki, czy nie inny gatunek. Tak samo jak nie ma dla mnie znaczenia zespół. Ja nie przekreślam nigdy żadnego wykonawcy. Jeżeli mi się coś podoba, to bardzo chętnie się zainteresuję resztą twórczości kapeli. I czasami się zdarza tak, że podoba mi się jeden, dwa utwory, reszta nie bardzo. I jest też odwrotnie, że są kapele, które szanuję za większość kompozycji, które zrobili, ale na przykład niektóre utwory mogliby sobie darować. Podejrzewam, że dokładnie tak samo jest z Farbenlerem. Mamy utwory, które ktoś, że tak powiem, akceptuje, komuś się to podoba, kogoś to kręci, a mamy takie utwory, które pewnie ktoś by na przykład przewinął taśmę, gdyby tego słuchał na kasecie. Chory, ciągle coś mnie boli. Budzę się rano, otwieram oczy z trudem. Nie toleruję cyfrowej kontroli. Idę przed siebie, pozbawiony złudzeń. Achtung, ajajajaj, 2-0-1-2. Achtung, ajajajaj, gdzie ty tam ja? Achtung, ajajajaj,
jest chory, a ja nie składam broni. Fotoradary polują na ludzi. Drzwi otwierają się tutaj powoli. Najwyższy czas w końcu się obudzić. Achtunga, jajajaj, 2012. Achtunga, jajajaj, gdzie ty tam ja? Achtunga, jajajaj, 2012. Achtunga, jajajaj, gdzie ty tam ja? Chory, nie wolno się poddawać. Gdy dobro czynisz, wnet do ciebie wróci. Boisz się ten, co ostro narozdrabiał. Gdy zło zasiejesz, trwale się pobrudzisz. Achtunga, jajajaj, 2012. Achtunga, jajajaj, gdzie ty tam ja? Achtunga, jajajaj, 2012. Achtunga, jajajaj, gdzie ty tam ja? Pytanie, jeżeli już rozmawiamy właśnie, bardzo, bardzo ciekawie tutaj w zasadzie zabrzmiało tak zwane przesłanie. Czy mógłbyś potraktować, czy moglibyśmy potraktować jako przesłanie na przykład do nowych obiecujących kapel na polskim rynku? Czy może nie chcę tutaj używać słowa jako mentor, ale jeżeli tak uważasz, bo też jesteś menadżerem, nie tylko jesteś muzykiem, czy po prostu masz jakieś wskazówki, jakbyś to po prostu, jeżeli chciałbyś takie przesłanie przekazać, w jaki sposób? Przede wszystkim, jeżeli człowiek podejmuje jakieś wyzwanie, na przykład chce być radiowcem, tak jak kolega po przeciwnej stronie kamery, albo chce być kamerzystą, tak jak ktoś, kto kręci tego typu wywiady, no teraz to kręci nas komputer, ale powiedzmy, że jest kamerzysta. Ktoś chce być z kolei piekarzem, ktoś chce być szewcem, ktoś jeszcze inny chce być z zawodu dyrektorem, a ktoś inny chce być muzykiem. I w tym momencie, w momencie, kiedy człowiek dokonuje takiego wyboru, to powinien być to wybór świadomy, a nie na zasadzie na przykład chcę być tym, bo dużo zarobię, chcę być taki, bo mogę zrobić karierę i mam parcie na szkło. Wtedy moim zdaniem w tym nie ma nic szczerego, a wcześniej o tej szczerości trochę mówiłem, nie ma nic tak naprawdę prawdziwego. W związku z powyższym to się nie udaje z reguły. Z reguły ktoś, kto bez powołania idzie do zawodu lekarskiego, nie jest dobrym lekarzem. Wykonuje to na siłę, zarabia na tym kasę, a na końcu się okazuje, że jest słaby, po prostu nie daje rady do końca. I tak samo z muzykami jest i z muzyką. Jeżeli zajmujesz się muzyką na zasadzie przygody, na zasadzie kolejnego przystanku na swojej drodze, jednego z wielu, no to też tego nic nigdy nie będzie. I to w naszym przypadku, gdyby tak było, to by nie trwało to 35 lat. Ale z reguły tak jest, że kapela powstaje, jest strasznie, ja znam takich zespołów mnóstwo, albo znałem, których już nie ma dzisiaj, które powstały, euforia była totalna, po prostu miłość do muzyki nieustająca, no a po 3-4 latach różnego rodzaju przeszkód, różnego rodzaju niepowodzeń, bo takie się też zdarzają, no nagle zespoły się zwijały, zawijały i twierdziły, to nie dla mnie, albo nie mam już energii, nie mam już siły, albo wypaliłem się. No, nie wiem, jak się można wypalić po 3-4 latach, ale znam takich. W związku z powyższym, ale to wszystko się wiąże z tym nieświadomym wyborem. Jeżeli ktoś świadomie się decyduje na pewien krok, zakładam zespół i wiem po co, wiem dlaczego, wiem co chcę przez to osiągnąć. My na przykład mieliśmy kilka powodów założenia zespołu. Jeden to był taki, że za komuny w 1986 roku to nie było tak jak teraz, że włączamy sobie program Zcast i sobie rozmawiamy. Nie było w ogóle internetu, nie było w ogóle komputerów. Człowiek się nudził w domu, grał w żołnierze, grał w kapsle i na podwórku i w tym momencie dla nas muzyka to była ucieczka od nudy. Nuda wygnała nas z domu.
założyliśmy zespół, chcieliśmy spotykać się z kolegami, gdzieś tam wypić jakieś piwko, winko, przy okazji jeszcze pograć. Może to będzie trwało pół roku, rok. Po paru miesiącach stwierdziliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Ja stwierdziłem, że to jest to, czym chcę się zajmować w życiu, bo to mnie kręci, to mi daje możliwość porozumienia się z drugim człowiekiem, nawet takim, którego nie znam, poprzez dźwięki, poprzez słowa, nawet taki, którego nie znam i pewnie nigdy nie poznam. Poprzez dźwięki, poprzez słowa, poprzez emocje, poprzez przekaz, który można przesłać w utworach, w kompozycjach. Jak zorientowałem się, że to mnie kręci, to wiedziałem, już wtedy wiedziałem, że chcę to robić. Bez względu na ścieżkę, jaką będzie usiana moja droga. I nasza droga nie jest usłana różami, to fakt. Nie jest to płaska droga albo z górki, tylko raczej są co chwila pagórki, co chwila wzloty, co chwila upadki, ale generalnie rzecz biorąc wiemy, czego chcemy. I dlatego się trzymamy i co nas nie zabije, to nas umocni. W związku z powyższym niepowodzenia raczej ten zespół wzmacniały przez wszystkie lata, a nie go osłabiały. I dlatego też po 35 latach mogę z czystym sumieniem spojrzeć w kamerę, której z reguły nie używam, bo nie lubię, jak się inwigiluje, ale przy takiej miłej okazji jak rozmowa Zagiro Music, czemu nie odblokować na chwilę takiego okna na świat. I w tym momencie chciałem powiedzieć, że to jest najważniejsze dla tych młodych zespołów przesłanie, żeby dobrze się zastanowili, czego chcą od muzyki, co chcą przez to, czy chcą coś przez to powiedzieć, czy tylko chcą zrobić karierę, czy chcą coś osiągnąć, czy tylko chcą zarobić trochę pieniędzy, czy rzeczywiście chcą coś przekazać, czy tak naprawdę to jest przygoda, jedna z wielu. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie ta pierwsza ze wskazanych, no to można zakładać, że taki zespół ma szansę, to nie znaczy gwarancję, bo ma szansę coś zrobić z muzyką. W momencie, kiedy wybiera się tą drugą opcję, typu pieniądze, typu łatwa kariera, typu przygoda, zabawa, no to wiadomo, że to będzie krótko, jak zabawa. Zabawa, karnawał też trwa parę miesięcy i się kończy, więc to tak samo jest z zabawą. I w tym momencie ten pierwszy wybór to jest pierwszy krok do tego, do długowieczności, jeżeli chodzi o granie muzyki i pierwszy krok wtajemniczenia w zjawisku zwanym muzyka w moim życiu. I to jest istota rzeczy dla młodych zespołów i tego mi nie ukrywam, brakuje, bo dlatego te zespoły przegrywają walkę z czasem, przegrywają walkę z trudnościami, bo tak naprawdę nie do końca w pełni świadomie podejmowali takie, a nie inne wyzwanie, zakładając zespół, zajmując się muzyką. Muzyka to nie jest łatwy kawałek chleba. Jeżeli ktoś chce łatwy kawałek chleba, to musi najnormalniej w świecie dać ciała, musi najnormalniej w świecie znaleźć sponsora, który wyłoży hajs, i musi najnormalniej w świecie być uległym na różne rzeczy, i na trendy, i na modę, i na podpowiedzi, i na różnego rodzaju menadżerów, wydawców i innych cwaniaków, którzy się tylko kręcą wokół wrażliwych artystów. I wtedy taka kariera będzie krótko, jak cytryna. Cytryna też ma swój smak i tak dalej, ale weź odkrój, jak to się mówi, otwórz cytrynę, to po tygodniu będziesz mógł ją wyrzucić, bo niestety już się zużyła. I tak samo jest z zespołami, więc to jest podstawa, to jest klucz do tego, żeby zrobić coś wartościowego z muzyką. Nie wiem, czy to jest przesłanie, tak ja to widzę. Ale jakie to teledysk? On teledysk kręci tak zwane, bo to może być teledysk.
słonecz się skończy. Teraz my mamy swój mały plan. Może ty, może ja, może uda się nam. Mamy swój mały plan. Mamy swój mały plan. Może ty, może ja, może uda się nam. Taki plan. Że nie ma wolności bez niepodległości, czy może niepodległości bez wolności. Możesz to jeszcze w tej chwili na dzień dzisiejszy jakby wyjaśnić? Znaczy nie. To rozumiesz przez taką korelację, czyli pomiędzy wolnością i niepodległością. Znaczy, ja może uściśle. To, o czym mówisz, to zdanie, które wypowiedziałem w paru wywiadach, więc mam pełną świadomość, co masz na myśli. Ja nie powiedziałem, że nie ma wolności bez niepodległości. Powiedziałem, że nie ma niepodległości bez wolności. W związku z i powiedziałem to w takim kontekście, że w ostatnich 5 latach ja słyszę cały czas słyszę z różnych ust różnego rodzaju podmiotów, zwłaszcza z ekipy rządzącej, że 5 lat temu odzyskaliśmy niepodległość jako kraj. Ale nie słyszę, żebyśmy odzyskali wolność kiedykolwiek. Bo dla mnie co to za niepodległość bez wolności? Bez wolności słowa, bez wolności wyboru. A jaką mamy w tej chwili wolność słowa i wyboru? No to kto, ja powiem tak, szkoda naszego czasu i telewidzów i słuchaczy, żeby poruszać temat, jaką mamy wolność, bo jaką mamy, to każdy widzi. Nawet w dobie pandemii widać, jak to wszystko wygląda. Natomiast mnie chodziło o to, że nie można tych dwóch zjawisk traktować odrębnie. Jak niepodległość, to tylko z wolnością. Bo niepodległość bez wolności to co? Jestem w kraju niepodległym, ale jestem dalej niewolnikiem? No to wiesz, no, Stany Zjednoczone Ameryki wyzwoliły się spod panowania Anglii. Znaczy, najpierw oczywiście zniszczono Indian, później wyrzucono Francuzów i Anglików. No tak umownie, bo tam wiadomo, że no, nie mieszkają rdzenni mieszkańcy, no, ale wyrzucono Anglików z protektoratu i Francuzów, założono niepodległy kraj, a mimo tego było niewolnictwo w tym niepodległym kraju. Więc to pokazuje, że nie wystarczy być niepodległym krajem, żeby być wolnym krajem i żeby czuć się wolnym w niepodległym kraju. I to jest gwoli wyjaśnienia, co miałem na myśli, mówiąc o tym, że nie można mówić o niepodległości, pomijając wolność. A ja od 5 lat w kółko słyszę, uzyskaliśmy jako kraj suwerenność, uzyskaliśmy niepodległość i tak dalej, i tak dalej.
A co z wolnością? Bo ja nie widzę, żeby coś się w tej kwestii zmieniło. Ba, widzę. Na gorsze. Na gorsze w ostatnich 5 latach. Czyli mamy tu jakieś, moim zdaniem, sprzeczności konkretne. Bo tak jak powiedziałem, nie ma, tak jak kiedyś się mówiło, nie ma wolności bez solidarności. A ja mówię, nie ma niepodległości bez wolności. A wolności bez solidarności. Zgodzę się. I to miałem na myśli, to dlatego taka korelacja wystąpiła i dlatego ja to podkreślam na każdym kroku. Dla mnie najważniejsza jest wolność wyboru własnej drogi życiowej. A nie coś narzuconego i mówienie, to ja mam się cieszyć, że żyję w niepodległym kraju, a co chwila ktoś mi czegoś będzie zabraniał, co chwila będzie coś mi mówił, co ja mam robić, to ja mam gdzieś taką niepodległość. Może i kraj jest niepodległy, ale kraj to co to jest kraj? My jesteśmy ten kraj. Ja jestem ten kraj, ty jesteś ten kraj, słuchacze są ten kraj. Ja się nie czuję wolny. A jak się nie czuję wolny, to co mi po takiej niepodległości umownej? Tak to wygląda. I to miałem na myśli, stąd tak wygląda moja odpowiedź na twoje pytanie. Powiedz mi, Wojtku, wspomniałeś takie hasło, które w latach 80. mocno nam utkwiło w zasadzie w pamięci. Nie ma wolności bez solidarności, a powiedz, jak byś to przełożył na obecną sytuację właśnie w kontaktach pomiędzy tak zwanym światem muzycznym? Jak to wygląda w tej sytuacji pandemii, w tej sytuacji całego działania obecnej partii rządzącej i tak dalej? Czy jest większa ta solidarność, czy jest mniejsza? Jak w ogóle byś ocenił, jak, albo po prostu parę słów na ten temat? Człowieka dzisiaj nie poznaje w okolicznościach, kiedy jest wszystko dobrze, kiedy jest wszystko normalnie, kiedy jest wszystko poukładane, tylko człowieka się poznaje w sytuacjach trudnych, w sytuacjach skrajnych i w sytuacjach niespotykanych na co dzień, czyli nierutyniarskich, bo rutyniarsko to ludzie potrafią do siebie powiedzieć dzień dobry, do widzenia, przepraszam, a to jest już rutyna dla niektórych. Natomiast najważniejszym egzaminem dla każdego człowieka są takie czasy jak wojna, są takie czasy jak stan wojenny, są takie czasy jak pandemia. To jest taki czas, w którym jest egzamin dla ludzi mieszkających w danej społeczności. To jest jedno powiedzenie, że człowieka się poznaje właśnie w trudnych okolicznościach, a nie w łatwych. A drugie powiedzenie, dużo bardziej powszechne, dużo bardziej popularne i znane już od przedszkola, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No więc teraz można powiedzieć, że mamy do czynienia ze zjawiskiem biedy ogólnej. To znaczy, jeżeli chodzi o kulturę, ja się dlatego koncentruję na tej działce nie dlatego, że uważam, że to jest coś ważniejszego, wartościowszego niż wszystkie inne zawody, wszystkie inne środowiska. Nie, tylko akurat się tym zajmuję, akurat na tym się znam i tu mam jakieś rozeznanie w temacie. Ja nie wiem na przykład, jak między sobą w tej chwili funkcjonują biznesmeni, czy urzędnicy, czy jak między sobą funkcjonują rzemieślnicy. Tego nie wiem, ale jeżeli chodzi o muzyków, coś na ten temat wiem, no bo jakby funkcjonuję w tym środowisku od lat wielu i muszę powiedzieć, że to środowisko również, tak jak i władza, tak jak i większość niestety obywateli, absolutnie nie zdaje egzaminu z Solidarności. I myślę, że ten 89 rok nikogo nic nie nauczył. I to hasło rzucone w 89 roku w wyborach czerwcowych, nie ma wolności bez Solidarności, bo to wtedy tak naprawdę po raz pierwszy zostało to publicznie wypowiedziane. Nic z tego hasła nie zostało, tylko hasło. Uważam, że dzisiaj w pandemii każdy sobie rzepkę skrobie, każdy tylko patrzy na czubek swojego nosa i to samo stety albo niestety dotyczy muzyków. Niestety, bo ktoś może powiedzieć, a czego się spodziewałeś? W życiu można liczyć tylko na siebie, więc można się było tego spodziewać, no więc stety. Ale niestety dlatego, bo od środowiska artystów, od środowiska lekarzy, od środowiska również dziennikarzy można wymagać, a nawet trzeba, a nie tylko można, wymagać empatii, zrozumienia, wyrozumiałości i wrażliwości na krzywdę ludzką, na zło generalnie. No, od tych środowisk się po prostu tego wymaga i to już. A jeżeli tego nie ma, tego brakuje, wręcz przeciwnie, tak jak powiedziałem, każdy sobie rzepkę skrobie, każdy widzi czubek swojego nosa i byle tylko mnie to nie dotknęło, byle tylko
do mnie bieda nie przyszła, no to, to powiem ci, konstatacja jest słaba. Ja mam na temat środowiska muzycznego znacznie gorsze zdanie dzisiaj niż przed pandemią. A przed pandemią też nie było najlepsze. Natomiast teraz zdecydowanie uważam, że ten egzamin został oblany przez społeczeństwo generalnie, a przez środowisko muzyczne niestety również, tak jak powiedziałem. Brakuje empatii, brakuje wrażliwości, brakuje wspierania się nawzajem. Najlepszym przykładem był Fundusz Wsparcia Twórczości. Wsparł 5% twórców, 5% tak naprawdę podmiotów związanych z kulturą, a 95% dostało kopa nie powiem gdzie i rób ta co chce, i radź ta se sami. A trudno sobie radzić w momencie, kiedy na przykład my, zespół, który zawodowo zajmuje się graniem od 15 lat, czyli my funkcjonujemy jako zespół, który utrzymuje się z muzyki, no to, to nie mamy żadnego wyjścia, bo zabroniono nam wykonywać nasz zawód. W zamian nie dając nic. Mówiąc nic, to mówię nic, bo 100 zł, bo miło, ale nic. W związku z powyższym przy tym funduszu większość takich zespołów jak nasz, większość takich wykonawców, ja nie mówię tylko o zespołach, ale mówię o kabaretach, mówię o teatrach objazdowych, mówię o stand-uperach, o całej, pamiętajmy, że każdy zespół to są ludzie, którzy mają swoje żołądki, które mają swoje koszty. U nas jest 4 muzyków, więc to tak naprawdę 4 ludzi jest pokrzywdzonych, nie jakiś tam podmiot jeden, tylko 4. Jak jest zespół 10-osobowy, to 10. I w związku z powyższym to są całe tłumy ludzi, które nie dostały żadnej pomocy. A jedyne, co dostały, to bana na granie. To znaczy, nie macie grać i koniec. Możemy otworzyć wszystko. Kościoły, galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, siłownie za chwilę, tory zjazdowe, narciarskie. Wszystko pootwieramy. A wy będziecie siedzieć i będziecie czekać, aż łaskawie wam pozwolimy grać. I robić, wykonywać swój zawód. To jest słabe. Ja po tej władzy się niczego dobrego nie spodziewałem, więc to mnie akurat nie dziwi, to mnie akurat nie zaskakuje. Można się było spodziewać tego. Natomiast po tej władzy. Natomiast w środowisku muzycznym brakuje czegoś takiego jak solidarność, jak wspieranie się wzajemne i tak dalej. Nie ma tego. Nie widzę tego. Z tego, co się orientuję, to wspieranie polegało na tym, że ci wykonawcy, którzy dostali jakieś fundusze, no powiedziałbym niewyobrażalnie nieprzyzwoicie wielkie. Bo to nie było wsparcie, to były nieprzyzwoicie wielkie kwoty pieniędzy dla pojedynczych podmiotów. Nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z tych podmiotów na przykład zaprosił do swoich projektów zespoły, które klepią biedę, mówiąc krótko. Nie odnotowałem tego faktu. Jeżeli taki fakt jest, to przepraszam, ale wyjątki potwierdzają regułę. A jedna jaskółka wiosny nie czyni, tym bardziej, że mamy luty, więc jeszcze do wiosny daleko. To jest smutna konstatacja, że tak jak powiedziałem, ci co wzięli się cieszyli, że wzięli i w dupie mają całą resztę. Czy to jest fajne? Niech oceni to każdy sam we własnej hierarchii wartości. Dla mnie w tym środowisku brakuje nie tylko solidarności, ale brakuje też empatii i wrażliwości. W większości. Nie u wszystkich, ale niestety, tak jak powiedziałem, jedne pojedyncze jaskółki wiosny nie uczynią. To samo jest z dziennikarzami. Bardzo wygodnie było pisać o tych, co dostali kasę. Bardzo wygodnie było pisać tygodniami i tak naprawdę linczować jakiegoś tam Bednarka, jakąś Kozidrak, jakiegoś Świeżyńskiego i całą resztę. To było wygodne również dla dziennikarzy, linczować takich ludzi, co wzięli. Ale ja nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z dziennikarzy w tamtym czasie upomniał się za tymi, co nie dostali nic i żadnej pomocy, i żadnego wsparcia. No to gdzie jest ta empatia tego zawodu? Też nie ma? No więc to mówię, egzamin oblany. Moja matka jest nauczycielką w skali od 2 do 5, jak ja się jeszcze uczyłem. 5 po najwyższą oceną, 2. Dostaliśmy 2 jako społeczeństwo. Czyli nie przeszliśmy do następnej klasy. Dzięki. Zastanowiłem się, bardzo, bardzo ciekawie to po prostu przedstawiłeś. Rozmawiałeś i dużo myśli się pojawiło, ale to porozmawiałem może poza anteną. Powiedz Wojtku, co dla Ciebie tak naprawdę znaczą tak zwane obecnie się mówi, że to są wypalone już słowa wiara, nadzieja, miłość,
Co z naszą w sensie takim, powiedzmy, wrażliwości twórczej? Tak, tak bym to określił. No wiesz, no, słowo wiara nie do końca w sposób uprawniony wszystkim kojarzy się z religią, a to słowo wiara jest szersze niż religia. Można wierzyć sobie nawzajem, można wierzyć w coś, co się widzi, wierzyć w siłę swojego umysłu, wierzyć w swoją wewnętrzną siłę i wierzyć w siebie. I to nie ma nic wspólnego z religią, więc uważam, że słowo wiara się nie zdewaluowało i dalej jest aktualne i dalej jest bardzo istotnym w naszym życiu. Niekoniecznie religijna, ale oczywiście religijna jak najbardziej też, jeżeli komuś religia pomaga w codziennym życiu, pomaga przetrwać ciężkie chwile, to jak najbardziej, najbardziej zalecam taką formę wsparcia. Natomiast mówię, słowo wiara to nie tylko wyznania religijne, to nie tylko poglądy związane z wyznaniem religijnym, ale to generalnie coś, co można przypisywać jako ważne słowo w naszym życiu. Jeżeli chodzi o nadzieję, ponoć, jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, ale każdą, jak to, nadzieja matką głupich, ale każdą matkę należy szanować. Takie drugie powiedzenie też jest. Więc generalnie nadzieja też jest słowem ważnym, bo na przykład ktoś, kto jest ciężko chory, to dla niego słowo nadzieja jest słowem kluczem. On nawet już traci wiarę w to, że może się udać, ale zawsze ma nadzieję, bo ta nadzieja jednak do końca z człowiekiem jest. No więc ona też jest ważna w każdym aspekcie życia. Również w naszym przypadku jako zespołu, kiedy zaczynaliśmy chociażby, ta nadzieja była istotna, bo jak parę razy nam się noga poślizgnęła, parę razy się potknęliśmy gdzieś o jakieś przeszkody, wpadliśmy do jakiegoś dołku, czy walnęliśmy w jakąś ścianę, to zawsze była taka z naszej strony konstatacja i taka myśl, że może nie wszystko stracone, bo jeszcze mieliśmy nadzieję, że jeszcze coś się tam może udać. Jak jechaliśmy w 87 roku do Jarocina, praktycznie nasz koncert został niezauważony. W 88 roku była kiepska pogoda i też dużo ludzi, myślę, nas nie widziało. W 89 roku też pogoda nam nie dopisała w Jarocinie na małej scenie, ale zawsze mieliśmy nadzieję, że za rok będzie lepiej, że za rok coś się może udać. No i w 90 roku, za czwartym razem grania w Jarocinie, wygraliśmy ten festiwal, czyli tą nadzieję też zawsze w życiu warto mieć. To nie ukrywam, że to jest też słowo istotne. A słowo miłość, no to wiesz, no czym jest życie bez miłości? No to wiesz, to jest słowo, które otwiera wszystkie bramy. Generalnie człowiek zawsze będzie potrzebował drugiego człowieka, chociażby po to, kiedy idą we dwójkę i jedno się przewróci, to drugie poda rękę, żeby to jedno mogło wstać. Albo jak to kiedyś ten muzykant, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Więc to jest oczywiście, że istotne słowo i ono się nie zdewoluowało nigdy i pandemia tego nie zdewoluje. Pandemia nawet znaczenie tych słów może tylko i wyłącznie wzmocnić i może wiara w miłość, wiara w lepsze jutro i nadzieja na lepsze jutro, to może nas trzymać wręcz przy życiu w takiej pandemii. I to są zatem w dzisiejszych czasach w szczególności słowa klucze. Wojtku, powiedz mi taka chwilka dla ciebie teraz specjalnie. Jeżeli chciałbyś wybrać jakiś utwór muzyczny, wysłuchać może w tej chwili, co by to było? Jest wiele utworów muzycznych, które w takich sytuacjach, przy takich pytaniach mogą się nasuwać. To wszystko zależy od nastroju, to wiesz, to są kawałki, które w jednym momencie pasują bardziej, a są kawałki, w którym w drugim momencie pasują mniej. No teraz nie mówiłem o rzeczach wesołych, no więc pewnie teraz bym sobie załączył chociażby Forest, czyli utwór Las, bo czujemy się jak w takim lesie, z którego nie ma wyjścia, na przykład. Czyli Robert Smith i The Cure i utwór The Forest. To bym na przykład w tej chwili załączył. Ale jak mnie zapytał być za godzinę, pewnie byłoby to coś innego. Kolejne pytanie. Chciałbym ci teraz tak w zasadzie troszeczkę odskoczyć. Powiedz mi, czy w ogóle możemy porozmawiać o sprawach bardziej prywatnych?
prostu dopuszczasz takie pytania. Chciałem zapytać twojej kobiety w twoim życiu. Święto kobiet, nie wiem, czy obchodzisz, pewnie tak, bo to jest zawsze miło, jak wspomniałeś, pewien gest, kwiatek, uśmiech, buzia. To nie znaczy, że po prostu musi być to tylko w to święto. Jednak jest to no, taki wyjątkowy dzień, powiedzmy. Wiesz co, jak człowiek był młodszy, to przywiązywał większą wagę do takich świąt jak 8 marca, czy walentynki, bo nawet celebrował takie dni w jakiś sposób. Ale ja uważam, że istota dobrych relacji damsko-męskich leży w tym, żeby starać się, żeby każdego dnia nie był, ale była szansa, żeby każdy dzień stał się 8 marca. Bo tak nigdy nie będzie oczywiście, ale żeby była taka szansa, że nigdy nie wiadomo. A może to jutro będą walentynki, albo pojutrze będzie ten najpiękniejszy dzień, który razem przeżyliśmy. W związku z powyższym ja już dzisiaj tak nie celebruję tych akurat dni typu 8 marca, bo uważam, że na 8 marca zawsze jest czas. W sensie, czyli to może być każdego dnia. Tak samo jak zawsze uważałem, że jeżeli chcesz odwiedzić groby bliskich ci osób, to wcale nie potrzebujesz tego 1 listopada. Możesz iść nawet teraz po rozmowie, mogę wsiąść w auto, bo na cmentarz mam dość daleko i się przejechać. Jeżeli mam tylko taką potrzebę ducha. I tak samo jest z tym 8 marca, czy z walentynkami, bo to podobne trochę daty, że jeżeli mam potrzebę wywołać uśmiech u kochanej osoby, no to wtedy nie potrzebuję tego 8 marca, o tak. Natomiast kobiety w moim życiu, takie pytanie było, to jeżeli ja mam na karku 5 dekad ponad, jako Wojciech Wojda, a zespół Farbenlere 3,5 dekady, czyli już trochę na tym świecie przebywam, no to wiadomo, że no byłoby to wręcz nierealne nawet, żeby moja obecna żona była moją, to jest moja kobieta życia oczywiście, ale moją kobietą od początku, dlatego, bo zwrócę uwagę, że ja już byłem dorosły, a jej jeszcze na świecie nie było. Więc to siłą rzeczy tych kobiet gdzieś tam parę się przewinęło w życiu, ale zawsze warto, to jest trochę tak jak w studiu nagraniowym. Jak zespół Farbenlere nagrywał pierwszą płytę, drugą, trzecią, to nie umieliśmy nagrywać płyt. I te płyty dzisiaj po latach się nie bronią, bo nie brzmią, nie mają, nie widać tam tego, żeby zespół w tym studiu się dobrze czuł. Po prostu się uczyliśmy. Z relacjami damsko-męskimi jest to samo. Człowiek dlatego potrzebuje paru związków, żeby dojść do tego, do tej kobiety życia, czy kobieta może to powiedzieć o facecie życia, żeby właśnie te parę prób spowodowało, że człowiek się uczy na błędach, wyciągnie wnioski z własnych niedoskonałości, z własnych błędów i później będzie ich popełniał, bo będzie je popełniał, ale mniej. A niektórych jest w stanie uniknąć, no bo ma pewne doświadczenie w tej kwestii. I to też uważam, że jest istotne. Rzadko się udają takie związki, że zakochali się w liceum i zostali ze sobą całe życie. To jest naprawdę przykład tylko z jakiejś powieści romantycznej, ale generalnie w życiu to się praktycznie nie zdarzają takie sytuacje, bo zawsze, tak jak powiedziałem, trzeba gdzieś się siebie nawzajem nauczyć. A żeby wyjść na koncert, trzeba najpierw odbyć parę prób. Żeby nagrać dobrą płytę, trzeba najpierw nagrać parę złych płyt. No tak to działa. Żeby dokonać właściwego wyboru, najpierw muszą być te wybory, które nie do końca były celne, nie do końca były udane. I tak było też u mnie. Ja tutaj w tej kwestii nie wyróżniam się jakoś szczególnie w tłumie. Miałem parę związków, z których były mniej lub bardziej udane. Oczywiście staram się pamiętać te lepsze chwile, no ale każdy związek mnie czegoś nauczył. A w tej chwili już myślę, że moja żona jest tak zwanym przystankiem tym właściwym. I ostatni. Gratuluję. Powiedz mi jeszcze, czy mógłbyś w tej chwili swoim fankom zatynkować utwór Farbenlere Eraton? Tak od siebie, od serducha, na pewno wiele pań po prostu uśmiechnie się bardzo miło. Myślę sobie, że każda kobieta czeka na taki moment, kiedy ktoś jej prosto w oczy powie, że tylko dla ciebie chce być dobrym człowiekiem, bo to jest... Ja kiedyś, szczerze mówiąc, ten refren, to
pisząc piosenkę Erato, przyszedł mi do głowy, dlatego że jakiś czas temu, nawet nie jestem w stanie teraz powiedzieć, na którym filmie dokładnie to było, ale na jakimś filmie usłyszałem, jak jeden, nawet chyba wiem na jakim, Lepiej być nie może, to jest taki film z Jackiem Nicholsonem i z Helen Hunt, i tam jeszcze ten trzeci koleś, nie pamiętam jak się nazywał, no ale w każdym razie to są role główne. I tam w pewnym momencie jest taka sytuacja, że Nicholson mówi do Helen Hunt, że, bo ona się go pyta, po co ja ci jestem potrzebna, dlaczego ze mną przebywasz, dlaczego ze mną się spotykasz, dlaczego chcesz się ze mną spotykać. On jej powiedział, że dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. I ona wtedy na to powiedziała, że to jest największy komplement, jaki słyszała w życiu. Ja później, parę ładnych lat później, po obejrzeniu tego filmu, przypomniałem sobie ten cytat i stąd jest to w piosence. Więc ja wszystkim kobietom z okazji 8 marca chciałem powiedzieć, żeby każda z was w pewnym momencie swojego życia doczekała się tego, że ktoś wam szczerze powie prosto w oczy, tylko dla ciebie chce być dobrym człowiekiem, a ten czas na pewno nadejdzie. Warto być cierpliwym, zatem panie i drogie panie, powiem wam krótko na to, Erato. Usta jak magnes, splatają się ręce. Miej serce i zaglądaj w serce. Nie jestem głupcem, a mimo to szaleję i nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Pragnę ci oddać siebie jak najwięcej. Miej serce i zaglądaj w serce. Brakuje słów, by cokolwiek powiedzieć. Czy to czujesz, czy jeszcze o tym nie wiesz? Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Zaświeciło, kochanie to miłość. Gorącej duszy ja ostudzić nie chcę. Otwieram serce i znajduję szczęście. Ciągle daleko, a jednak tak blisko. Nie chcę cię stracić, wtedy stracę wszystko. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. Utworu, również wśród fanek Zagiro Music.
No i bardzo, bardzo dziękuję, że jesteś tutaj z nami, bo naprawdę spotkanie jest bardzo miłe i chcielibyśmy jeszcze usłyszeć parę słów dotyczących ostatniej sytuacji, powiedz, politycznej. Powiedz mi, Wojtku, na wszystkim w zasadzie, tak zwane wolne media. Co sądzisz w ogóle, bo no nie ukrywam, też jesteśmy tym zainteresowani jako stacja, która utożsamia się raczej stacją niezależną. Staramy się po prostu grać muzykę niezależną. Muzykę, jesteśmy otwarci na nowe zespoły, przede wszystkim na polską muzykę chcemy promować, ale co znaczy tak naprawdę według Ciebie, ja tutaj też koreluję razem z stacją Wolność, tak podejrzewam, że możemy to razem po prostu połączyć, co znaczy dla Ciebie właśnie ta wolność w mediach? Wiesz, to jest złożony temat, dlatego, bo o wolności łatwo jest mówić. Trudniej ją wdrażać w życie i trudniej być uczciwym w stosunku do tej wolności, będąc dziennikarzem na przykład dużych korporacji medialnych, czy telewizji, czy rozgłosie radiowych. Jak ja na przykład widzę w dużej stacji telewizyjnej, i to nieważne, czy TVN, czy TVP, Gance Gal w tym momencie, dziennikarzy, które mówią dużo o tym, że oni są wolnymi dziennikarzami, no to co ja się troszkę uśmiecham pod nosem, dlatego, bo wiem, że w takich korporacjach to trochę inaczej wygląda. Musisz, a już nie mówię o rozgłośniach radiowych, nie Agiro Music, ale tych dużych, które, jak to nawet jest takie powiedzenie, sformatowane stacje. To jaka to jest wolność, jak gościu gra to, co mu format nakazuje? I to jeszcze bardzo często ten format ustala maszyna czy komputer. No to to jest wolne medium, no to mamy zupełnie w takim razie inne zdanie na temat wolności. Bo ja pracowałem w Radiu Puls w Płocku w latach 90., które funkcjonowało, podejrzewam, podobnie na zasadach Agiro Music. Myśmy nadawali w Płocku i okolicach. Ja miałem swoją audycję autorską i to była audycja, wolna audycja w wolnym radiu. Dlatego, bo w swojej audycji puszczałem dosłownie i dokładnie to, co chciałem, bez żadnego narzutu z góry, nie miałem... Miałem osobiste hamulce, żeby nie puszczać chamstwa, bo sam tego nie toleruję. To nie dlatego, że ktoś mi zabronił puszczać utworów z bluzgami, tylko sam generalnie nie toleruję raczej takiej twórczości radosnej, która polega tylko na bluzganiu i wulgaryzowaniu życia. Bo bluźnić też trzeba umieć, tak jak pić trzeba umieć, to i bluźnić trzeba umieć. Ale generalnie to była wolna audycja. I ja robiłem, co chciałem. Puszczałem, kogo chciałem, kiedy chciałem i jak chciałem. I mówiłem, co chciałem. I to, takie zjawiska, to ja nazywam wolnymi mediami i wolnością w mediach. Natomiast wszyscy pracownicy dużych korporacji, dużych stacji telewizyjnych, dużych stacji radiowych, dużych portali internetowych, dużych tytułów czasopism, to wszyscy działają wedle pewnych norm. No przepraszam bardzo, a czym jest kolegium redakcyjne w gazetach? No tym jest, że ustalamy, co ma być, a co ma nie iść, to co ma pójść, co ma... Dlaczego jest tak, że dziennikarze na siłę muszą o tą wolność walczyć, a ona nie jest czymś oczywistym. A dana gazeta się nazywa gazetą wolną. No to jeżeli jesteśmy wolną gazetą, to ja napisam artykuł i wara od tego i proszę go puścić. A nie będę się teraz użerał z jakimś redaktorem naczelnym, czy z jakimś tam dyziem, który o tym decyduje, że on mi powie, a wiesz, to nie polityczne, to lepiej, żeby tego nie dawać, bo to nam nie pasuje i tak dalej. Bo to jest ograniczenie wolności. Więc to jest temat złożony, bo z drugiej z kolei strony, oczywiście, że solidaryzowałem się z tymi mediami, które wyłączyły kanały, żeby pokazać, że wybór w mediach jest rzeczą ważną, bo o to walczyliśmy. Ja dobrze pamiętam czasy, kiedy była tylko jedynka, dwójka i nic więcej w telewizji. Pamiętam czasy, kiedy w radiu była tylko jedynka, dwójka, trójka, czwórka, z czego czwórka była nadawana na falach krótkich, a dwójka była z muzyką poważną. A jedynka była informacyjno-polityczna i tylko trójka coś fajnego nadawała. Pamiętam takie czasy, więc jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo ja już to przeżyłem. Natomiast w związku z powyższym tutaj rzeczywiście się solidaryzuję z tymi ruchami, żeby ale ja bym nie mieszał wolności wyboru z wolnością mediów. Ja jestem za wolnością wyboru mediów. To znaczy i tu aspekt wolności jest mi jak najbardziej bliski. Ja bym chciał,
żeby tych rozgłośni było jak najwięcej, żebym mógł do wyboru, do koloru przełączać się na stację, która mnie interesuje. Również bym chciał, żeby jak stacja się zajmuje jazzem, to nie prezentuje 5 wykonawców na krzyż, tylko na przykład wszystko co ciekawego, co się w tym jazzie dzieje. Jak prezentuje muzykę rockową i mieni się być stacją rockową, to też się nie ogranicza do 5-10 wykonawców, tylko stara się prezentować jak najszersze spektrum wykonawców. Bo co to za kino, które puszcza 5 filmów? To takie kino by padło po miesiącu. A się okazuje, że kina jednak dbają o widza, bo co chwila zmieniają premiery, co chwila coś kombinują. W radiach to nie działa. W radiach jeden gościu, jak znajdzie sobie miejsce na antenie, to będzie leciał przez 10 lat. To jaka to jest dla mnie wolność wyboru? Jak ja jestem zmuszony do słuchania tych samych głosów, a w niektórych telewizjach do słuchania, do oglądania tych samych twarzy, że tak to bardzo kulturalnie i delikatnie określę. Więc to jest dla mnie podstawa przy mediach, używanie słowa wolności. Wolność wyboru dla słuchacza, wolność wyboru dla czytelnika, wolność wyboru dla widza. Natomiast niech o wolności mówią ci dziennikarze, którzy robią to, co chcą, a nie ci, którzy wykonują polecenia. Bo jak mi dziennikarz mówi o formacie, to mnie to rozśmiesza. No bo jak można mówić o wolności i w tym samym zdaniu wręcz używać, bo nasze radio jest sformatowane. No to jak ono jest wolne? Jak jest zależne od formatu. Albo jakiś cizio z dużej rozgłośni na R mi mówi, że wiesz, u nas to, czy dany utwór leci na antenie, czy nie, zależy od badań słuchaczy, tylko że te badania to są pic na wodę, fotomontaż, bo ja trochę ludzi w życiu spotykam, myślę, że w tysiącach to się liczy i nigdy nie spotkałem nawet jednej osoby, a jedna byłaby miło, która byłaby przebadana przez takie radio R z zapytaniem, jakie preferencje jako słuchacz masz do muzyki słuchanej w danym radio. Więc mówienie o formacie i mówienie o wolności to jest jakiś oksymoron w ogóle, to w ogóle jedno z drugim w ogóle nie współgra. To jest tak samo jak można mówić o kulturze w tym funduszu wspierania twórczości i używać słowa algorytm. Algorytm to jest pojęcie z trygonometrii albo pojęcie z matematyki, a nie z kultury. A kultura, o ile mi wiadomo, a myślę, że to przynajmniej jak żeśmy zaczęli rozmawiać, to się nie zmieniło, bo wiadomo, że dzisiaj może być tak, że za chwilę ustalą, że to nie jest kultura, bo i Sejm to przegłosuje, bo wszystko może przegłosować. Nawet to, że dzisiaj się nie spotkamy w Radiu Jagiellońskim we wtorek, tylko w środę, no bo mogą zrobić, że wtorki będą środy. W związku z powyższym, więc zakładając, że dzisiaj jest wtorek, jesteśmy w Radiu Jagiellońskim, ja jestem jeszcze wokalistą Farbenlere, no to mogę powiedzieć, że no nie można mieszać koglu moglu, czyli czegoś, co się je na słodko, z solą, bo to się nie pasuje. Więc jeżeli kultura, to nauka humanistyczna. Jeżeli nauka humanistyczna, to nie algorytm. Jeżeli media wolne, no to znaczy, że dziennikarze są w pełni niezależni i w pełni wolni w tym, co robią i w pełni wolni w swojej twórczości, a nie mają narzucone z góry różne rzeczy. Ja ostatnio tam się udzielałem w kwestii tego, żeby zwiększyć procent polskiej muzyki na antenie i odezwały się głosy nieświadomych, zaznaczam, słuchaczy, którzy atakowali ten pomysł pisząc, że no tak, ale to będzie narzucanie. Te wszystkie duże media już dawno mają narzucone 33% polskiej muzyki, a 66% zagranicznej. To jest narzucone od 30 lat. Jest tak w całej Europie narzucone, w tych dużych stacjach. Oni to muszą zrobić, bo takie są warunki koncesji. W momencie, kiedy tego nie zrobią, to stracą koncesję, więc to już jest narzucone. Nie chodziło tylko o to, że pomysł zwiększenia ilości polskiej muzyki na antenie daje szansę na przetrwanie tej muzyki, zwłaszcza w dobie pandemii. Ale jeżeli zwiększenie ilości polskiej muzyki procentowe będzie się łączyło z tym, że panienkę, która ledwo tam wydobywa z siebie głos, będzie się grać nie 10 razy dziennie, tylko 20 razy dziennie, a gościa, który się odzywa w każdej zamrażalce i w każdej lodówce, będzie się odzywał jeszcze w kuchence mikrofalowej, czyli zamiast 20 razy będzie grane 30 razy, no to jest absurd. W związku z powyższym, gdzie jest ta wolność, ja się pytam, o której mówimy. I teraz zaskoczę kolegę prowadzącego, bo teraz ja ci zadam pytanie. Jeżeli mówisz, jakie jest moje zdanie na temat wolności, to zanim ci wprost odpowiem na to pytanie, to powiedz mi, co uważasz za wolne media? Gdzie jest ta granica wolności, o którą walczycie jako media? Sam powiedziałeś, że wy jako Agiro też tutaj solidaryzujecie się z tą walką o wolne media. Czyli co to są wolne media? Czy solidaryzujemy się
Zależy. Dlatego, że przede wszystkim jesteśmy niezależnym radiem i deklarujemy się jako niezależne radio. To wynika również z prezentowanej muzyki. Na pewno dobrze się orientujesz, co prezentujemy muzycznie, jak programowo to wygląda. I to nie jest przypadek, a czy się solidaryzujemy. Solidaryzujemy się przede wszystkim z pojęciem, no właśnie. Może inaczej, solidaryzujemy się z wolnością rozumianą jako wolność wyboru, czyli możliwość, że możemy, nie musimy, ale możemy. Możemy dzisiaj na przykład odtwarzać czy puszczać Farbellele, tak? No tak. Nasza decyzja, my podejmujemy taką decyzję, bo wiemy, że nasi słuchacze również bardzo chcą po prostu słuchać takiej muzyki. I nie będziemy tutaj słuchaczom po prostu próbowali zmienić ich gustów na siłę, czy proponując, odpowiednio opakowując jakąś muzykę, powiedzmy, popularną i mówiąc, słuchajcie, to jest muzyka buntu, czyli ta muzyka, którą chcecie słuchać. Bo taki mamy, między innymi też, między innymi takich mamy słuchaczy, którzy też chcą wyrażania w muzyce siebie, muzyki autentycznej. Ja się tak rozgadałem. Rozgłośnie radiowe, mają takie narzędzie w ręku, że jeżeli chodzi o muzykę graną, bo jeżeli już się koncentrujemy na muzyce, wy nawet muzyce macie w nazwie, Agiro Music, to jeżeli chodzi o muzykę akurat, nie mówię o informacjach, ale o muzyce, to mają takie narzędzie w ręku, że są w stanie kreować pewne gusty. Najważniejsze, żeby się nie poddawali temu, co jest, czyli jak jest modne disco polo, to wszyscy gramy disco polo, tylko kreowali jakieś gusty i kreowali coś wartościowego, coś dobrego. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, zgadzam się w 100%, też o tym powiedziałem, o tej wolności wyboru, ale wolności wyboru dla słuchacza, ale też dziennikarze, jeżeli nazywają siebie dziennikarzami wolnych mediów, to niech sami będą wolni. A nie na przykład prowadzący program w telewizji, każdy ma słuchawkę w uchu, w której mu głos tajemniczy podpowiada na przykład wycisz temat, zmień temat, nie ciągnij tego i tak dalej. To jest wolność? Jakby mi na scenie ktoś tak do słuchawki gadał, co ja mam robić, to jakbym szedł, jakbym walnął w pysk, to by człowiek zapamiętał mnie do końca życia. Taka jest prawda. Bo ja podchodzę, bo to jest bardzo ważne, ja podchodzę do wolności poważnie, a nie dla jaj. Bo jak ktoś pracuje w mediach, kiedy wykonuje polecenia, ma słuchawkę na uchu i nie, za przeproszeniem, nie pierdnie bez tej słuchawki, to niech on mnie nie rozśmiesza, że on na poważnie mówi o wolności. Znaczy możemy się pośmiać. No. Ace Ventura też był wolnym człowiekiem i bawił każdego, a głupi i głupsi jeszcze bardziej byli wolni. Natomiast ja mówię o poważnym traktowaniu wolności. Dla mnie poważne rozmawianie o wolnych mediach to jest wtedy, kiedy po pierwsze te wolne media są niezależne, w sensie dziennikarz, który ma coś do powiedzenia, mówi co chce mówić, to jest niezależność pełna i wolność mediów pełna, a druga sprawa, nie stosuje autocenzury, czyli na przykład, a tego nie gramy, tego nie puścimy, ten zespół ma u nas bana i tak dalej. A dlaczego? Jeżeli słuchacze tego chcą słuchać, to dlaczego ma być u nas bana? Jak ja prowadziłem audycję, tym się charakteryzowała moja audycja, że puszczałem tam zespoły, nie będę wymieniał z nazwy, bo mam taką zasadę, że ponieważ dopóki sam stoję na scenie, nie wypowiadam się na tematy innych zespołów w negatywnym kontekście, tylko w pozytywnym, a ponieważ tutaj musiałbym w negatywnym, więc nie wymienię nazw, ale mam na to świadków, którzy słuchali moich audycji 20 lat temu, że ja nie prezentowałem tylko muzyki, którą ja słucham. Ja też uwzględniałem to, czego oczekują słuchacze mojej audycji, a nie moje gusta. I grałem zespoły, których osobiście nie lubię, bo znam ich, nie lubimy się, nie możemy na siebie patrzeć z niektórymi muzykantami, bo są tacy, a jednak ich muzyka leciała w mojej audycji, bo uważam, to jest wolne stacja, a słuchacz ma prawo wyboru. Jeżeli jest audycja, która się nazywa Rockowy Atak i ona była o polskiej muzyce rockowej i pojawiła się nowa płyta zespołu, którego akurat prowadzący, czyli ja, no nie bardzo lubił, no to ja nie widziałem przeszkód, żeby zaprezentować ją słuchaczom, niech słuchacze ocenią. Ja oczywiście, zdarzało mi się powiedzieć jakiś złośliwy komentarz czy coś, no bo człowiek się nie powstrzyma przed emocjami. Ale jednak mimo wszystko to jest właśnie ta wolność. Wolność wyboru słuchacza do słuchania stacji i do tego, co w niej słucha, ale również wolność prowadzącego, który gra muzykę bez ograniczeń, a informacje też sprzedaje bez ograniczeń. I zadaje pytania w wywiadzie takie, jakie chce zadawać, a nie mu ktoś podpowiada.
A już nie mówiąc o układanych wywiadach, które się często zdarzają. Bo wiesz, jak się okazało, w 1989 roku padła komuna, później padła oficjalnie cenzura, ale pojawiło się coś wcale nie mniej groźnego, jak taka autocenzura. Czyli to jest tak, a w naszym radiu, w naszym formacie naszego radia to nie pasuje. A to jest autocenzura. Bo jest teraz pytanie, czy zespołu na przykład Kloster Keller nie słuchają słuchacze RMF FM? Słuchają, to dlaczego nie mogą usłyszeć w RMF FM swojego zespołu? To jest ograniczanie poniekąd ich gustów. To samo jest na przykład z Rock Radio, jest takie. No to wychodzi rockowa płyta zespołu Proletaria, dlaczego ja jej nie słyszę w Rock Radio? Jeżeli się mienicie być Rock Radio, to grajcie rockowe rzeczy, które powstają w Polsce. Niech słuchacze ocenią, czy to im się podoba, czy nie. I to wtedy jest wolne, i wtedy takim wolnym mediom przyklasnę. W 100%. A tak to powiedziałem, jest to złożony temat. Solidaryzuję się w tej kwestii, że jestem przeciwko temu, żeby jedne media były ewidentnie uprzywilejowane w stosunku do innych. Ja jestem za równością mediów. Ale to nie jest to samo, co wolność. Równość mediów tak. Wolny dostęp do mediów tak. Wolność słuchacza do wyboru stacji tak. Wolność prowadzącego do granej muzyki tak. Za tym jestem. Natomiast nie mówmy o wolności w momencie, kiedy jej nie ma i tam, gdzie jej nie ma. Bo to wtedy jest jakieś ewidentne naruszenie. Nie nadużycie. Zerwałeś się ze snu o poranku, spóźniony czekasz już na przystanku. Za pleców słyszysz głos, wszystko umiera. Zastanawiasz się, dlaczego właśnie teraz. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno, przestań się bać i głośno krzyczej. Do stracenia nie masz nic. Zatrzymałeś się w połowie drogi. Nikt nie pomoże, nie powie, o co chodzi. Sztuczne podziały paraliżują ludzi. Gorące głowy, trzeba je ostudzić. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczej. Do stracenia nie masz nic. Ciągle uciekasz gdzieś, a nie wiesz dokąd. Z peronu rusza twój ostatni pociąg. Świat zwariował, stanął na głowie. W powietrzu zapach wojny domowej. Halo, czy dobrze słychać? Tu stacja Wolność nadaje komunikat. Od dzisiaj wszystko wolno. Przestań się bać i głośno krzyczej. Do stracenia nie masz nic. Tylko wolność. Jeszcze, jeżeli chodzi o taką tendencję do wyrażania, powiedzmy, mocy siebie, dosyć modną już od paru lat,
Nie mówię tu, że generalnie gdzieś tam w latach 70., 80. również się pojawiały takie tendencje. To jest konkretnie bluzki. Czyli operowanie bluzgami, żeby wyrazić siebie, żeby podkreślić swoje emocje w muzyce na przykład. Jak to według ciebie wygląda z tą poprawnością albo niepoprawnością w stylistyce muzycznej? Ja już... Przede wszystkim przepraszam muzykę polską. Ja już powiedziałem tam dwa zdania na ten temat, a propos bluzgów, ale chętnie odpowiem na takie pytanie. W 1996 roku wydaliśmy jedną z najostrzejszych płyt Farbenlera. Ona się nazywała Muzyka i zdrada. Może i to była najostrzejsza płyta w historii. Później stwierdziłem, że już jakby ten Rubikon przekroczyliśmy, już dalej nie chciałem iść w tą stronę. Chciałem trochę odmienić podejście do muzyki. Ale na płycie Zdrada nie znajdzie się nawet jeden utwór z tak zwanymi bluzgami. Mimo, że to była najostrzejsza płyta. I wówczas zrobiliśmy taką przewrotną naklejkę, bo w latach 90. było modne. Pamiętam kapelę TAFENAF, Dynamite, te wszystkie, Illusion akurat chyba też, te wszystkie zespoły takie z pogranicza metalu i hardcora i grunge'u. One wszystkie bardzo chętnie, punkowe też się zdarzało, one wszystkie na swoich płytach dawały taką naklejkę, uwaga, niecenzuralne teksty na przykład. A myśmy na płycie Zdrada w 96 roku dali naklejkę, uwaga, niecenzuralnych tekstów brak. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, to była najostrzejsza płyta Farbenlera. Czyli do czego zmierza moja wypowiedź? Do tego, że wcale nie trzeba bluzgać, żeby być ostrym w przekazie, wcale nie trzeba wulgaryzować, żeby coś mocnego powiedzieć. Natomiast zasadność używania bluzgów też jest kwestią względną, bo są tacy, którzy nadużywają bluzgów, którzy traktują je w muzyce jako przecinek, to jest słabe akurat, czyli przecinkują bluzgi, czyli po prostu tam co drugie słowo się pojawia, takie, które się nie powinno pojawiać i w ogóle nie pasuje w kontekście ani w niczym. Są też tacy, którzy poprzez wulgaryzmy starają się nabrać pewności siebie i być tacy bardziej true i tacy bardziej ostrzy i w ogóle hard. Ci z kolei są raczej bardziej zabawni w tym wszystkim i lekko kabaretowi. Natomiast są też takie sytuacje, jak to powiedział Maklakiewicz do Gołasa w filmie Dzięcioł. Są w życiu takie sytuacje, za które leje się w mordę. No są. I są też takie sytuacje, kiedy już brakuje słów. I trzeba powiedzieć kurwa czy pierdolę. No nie ma. Nie ma, że boli. Ja jak powstawał utwór Judasz, 7 lat po wspomnianej płycie Zdrada, na której pojawiły się pierwszy raz w tak mocnej formie wulgaryzmy, uznałem, że nie chcę, jak mawiał Wałęsa, ale muszę je użyć. Dlatego, bo były to właściwe słowa na właściwym miejscu i nie sposób było znaleźć jakichkolwiek innych. Bo jeżeli trzeba powiedzieć kurwa, to nie wystarczy powiedzieć kurna. No sorry. To tak nie działa. Bo to już nie ma takiego przekazu. I wówczas używanie wulgaryzmów mi nie przeszkadza. Na przykład mistrzowsko z bluzgami radzi sobie Kazik Staszewski, bo jemu się zdarza pobluźnić trochę w utworach, ale nie słyszałem nigdy u niego bluzgów użytych jako przecinka, nie słyszałem nigdy u niego bluzgów użytych na zasadzie właśnie chcę sobie dodać siły, chcę sobie dodać takiej męskości i takiej odwagi i takiego w ogóle, że jestem taki ostry chłopak z Warszawy. Tego u niego nie widzę i wówczas ja nie mam przeciwko wulgaryzmom. Ale tylko w tym trzecim przypadku. W przypadku przecinków absolutnie i zwykłego chamstwa, to absolutnie nie. W przypadku dodawania sobie splendoru, mówię, tam bardziej wywołuje mnie uśmiech politowania niż jakiekolwiek wzburzenie. I w przypadku takiego umiejętnego stosowania wulgaryzmów w sytuacjach, w których nie da się już inaczej, jestem nawet... Nawet nie jestem przeciw, jestem nawet za. Jestem za, a nawet przeciw.
zatykają usta, kastrują głowę. Wygenerowują resztki mózgu, byśmy pusty, ale zdrowy. Pod ziemia opieszana, początek nowej drogi. Wygenerowują mózgi, byśmy pusty i gotowy. Jeszcze taką rzecz, jeżeli chodzi o wypuszczenie czy stworzenie klipu Przebudzenie, czyli powrót do utworu, który no już ma parę ładnych lat i to właśnie w takim... Oj, tak dużo nie ma, bo to jest sprzed 3 lat utwór z płyty. Tak, dokładnie, ale dopiero klip teraz się pojawił nie tak dawno i czy to się wiąże z jakimiś planami również, jest to zapowiedź, nie wiem, zmiany właśnie stylu, stylistyki, jeżeli chodzi o Farmellerę, dacie więcej czadu albo mniej czadu, albo w ogóle jakieś pomysły? Nie, no to pytanie mnie zawsze bawi, dlatego, bo to pytanie, które przed chwilą padło, pierwszy raz zostało zadane 28 lat temu. A nawet wiem, nawet 30 lat temu, kiedy wydawaliśmy płytę Bez Pokory, w wywiadzie w Trójce Piotr Klat, tam jest taki utwór Krótka Piosenka, podobny do Przebudzenia, w charakterze i w przekazie i tak dalej. Piotr Klat zapytał mnie wtedy, po tej piosence, czy Farbenere będzie podążać taką drogą. 2 lata później Kuba Wojewódzki w audycji Brum, usłyszawszy utwór Nierealne Ogniska, ponowił to pytanie i to pytanie się pojawia zawsze, kiedy na płycie taki utwór się znajdzie. Jak się znalazł utwór Rozkołysanka na tych zabawkach, było to samo. Jak się pojawił z kolei utwór Aura na Achtungu, też się zdarzały takie pytania. Już nie mówiąc o tym, że jak się pojawił pierwszy regowy utwór na płycie Atomowe Zabawki, to czy Farmellera teraz będzie grał? No więc to pytanie dlatego mnie bawi, bo nie, to nic nie oznacza. To oznacza, że Farbenere idzie wytyczoną przez siebie drogą od 30 paru lat. My zawsze na każdej płycie mieliśmy tak zwane uniesienia i stonowania nastroju. Czyli zdarzało nam się zagrać bardzo ostre utwory, a obok przeplatać je dużo spokojniejszymi, dużo bardziej nostalgicznymi, sentymentalnymi i romantycznymi. Takimi jak właśnie Przebudzenie wspomniane. Ten utwór ma akurat wyjątkową historię, tak jak utwór Nierealne Ogniska. Dlatego
Nierealne Ogniska na przykład, wersja oryginalna z płyty My Maszyny jest tak specyficzna i tak wyjątkowa, że postanowiłem kiedyś tam, dawno temu, że nigdy nie będziemy nagrywać drugi raz tego utworu, bowiem tamta wersja wyczerpuje wszelkie znamiona potrzebne tym nutom, tym dźwiękom i temu przekazowi. Dlatego my nigdy nie planowaliśmy i nie planujemy zrobić nowej wersji Nierealnych Ognisk. To trzeba zostawić takiemu momentowi historii, w którym to miało miejsce. I ta wersja jest jedyna, ostateczna. To samo jest z Przebudzeniem. To jest utwór wyjątkowy, który się wiąże z pewną wyjątkową sytuacją. I też nigdy nie przewiduję, oczywiście teraz już tego czasu tyle nie mamy, bo w 1993 roku można było zakładać, że tego czasu mieliśmy więcej na zrobienie nowej wersji. I jak widać, nie zrobiliśmy, a minęło już prawie 30 lat. Przebudzenia też nie zrobimy, bo też się wiąże z pewnymi zdarzeniami, które są wyjątkowe. Wyjątkowość piosenki Przebudzenia polega nie na tym, że gramy spokojnie, bo to nie jest wyjątkowe, obserwując całą historię Farbenlera. Przypomnę, na płycie Bez Pokory utwór Krótka Piosenka dla tych, którzy mają wątpliwości. Utwór Krótka Piosenka, czy jest taka kwestia? Przypomnę, na płycie My Maszyny drugiej z kolei utwór wspomniany właśnie Nierealne Ogniska, na trzeciej płycie Insekty, kompozycja osobista i stojąc obok siebie, na czwartej płycie Zdrada, Nowy Dzień, na piątej płycie Atomowe Zabawki, Rozkołysanka, na Pozytywce też by się coś znalazło spokojniejszego, tylko teraz mi nie przychodzi do głowy, ale jakby tam Magia, o właśnie, magia, utwór Magia, na płycie Fahrenheit też się zdarzały tam akurat regowe fragmenty, dużo spokojniejsze, Pasja, nie Pasja, przepraszam, tylko Punky Reggae Life, na płycie i tak dalej, i tak dalej. Na płycie Jest Ukraina też jest utwór w tym klimacie, na płycie Ferainas Arabica i na płycie Stacja Wolność jest Przebudzenie. Więc to nic nowego, to żadna zapowiedź niczego. To zapowiedź tego, że jak to kiedyś Remarque napisał swoją książkę, na zachodzie bez zmian. To zapowiedź, że w Farbenlerze się niewiele zmieniło w tej kwestii. Zawsze, żeby było miło, trzeba przydzwonić, trzeba czasami strzelić prosto, jak to się mówi, w pysk, ale czasami trzeba też stonować, czasami trzeba powiedzieć coś inaczej. Do innej wrażliwości dotrzeć i inną wrażliwość pokazać. Jeżeli chodzi o Przebudzenie, w 2015 roku w styczniu miałem operację krtani. To była, ja miałem 3 operacje w życiu, ale to była najważniejsza, dlatego, bo od niej zależało być albo nie być, chociażby zespołu Farbenlera. Bowiem gdyby ta operacja mi nie wyszła, usunięcia polipa na strunach głosowych, no to pewnie dzisiaj może i porozmawiać bym porozmawiał, ale zaśpiewać bym nie zaśpiewał. I pamiętam taką sytuację, że jadąc na salę operacyjną tuż przed operacją, kiedy już dostałem tak zwanego głupiego Jasia i zanim zasnąłem, w drodze na to, ta droga mi się strasznie ciągnęła, chociaż ona była krótka, ale jakoś mi się wydawało, że to trwa wieczność. Nagle wpadłem w panikę, że najważniejsze dzisiaj będzie to, żeby się obudzić po tej operacji. Czyli się nie przejmowałem operacją, tylko zacząłem się przejmować narkozą, że uśpią mnie i za chwilę mogę się nie obudzić, dopiero będzie. I wtedy stwierdziłem, że najważniejsze dla mnie jest Przebudzenie. I wówczas jadąc na tą salę operacyjną, powstał refren. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. I pierwszą myślą, którą miałem po przebudzeniu i odzyskaniu świadomości, to było poproszenie lekarki o podanie kartki i długopisu, bo przypomniałem sobie szybko ten tekst i żeby go nie zapomnieć, zapisałem. Tak skutecznie zapisałem, że później, 3 lata później powstała do tego piosenka Przebudzenie. I w związku z powyższym ten utwór dla mnie osobiście, personalnie jest tak ważny, że to też jest coś niepowtarzalnego i drugi raz się nie zdarzy. Więc tak to wygląda. Ale to nie jest zapowiedź niczego innego. To jest zapowiedź tylko tego, że my cały czas staramy się operować kolorami, bo nazwa Farbenlera zobowiązuje. Czyli są kolory czarne, kiedy widzimy rzeczywistość na czarno i są też kolory różowe, kiedy widzimy wszystko w bardziej różowych barwach. Są chwile smutne, kiedy gramy piosenki tak jak Ludzie we mgle na przykład, na tejże płycie Stacja Wolność, ale są takie chwile, kiedy mamy zamiar powiedzieć coś prosto z mostu, jak w utworze Zero, kiedy odnosimy się do internetowych bohaterów, którzy dumnie siebie nazywają hejterami, a dla mnie są zwykłymi frajerami. A jak nie wiecie, co to jest frajer, to sobie zobaczcie, to będzie każdy wiedział.
co mam na myśli, więc to jest to, albo nie lubię utwór. Czyli jeżeli człowiek jest zły, powinna, my tak traktujemy muzykę, powinna powstać taka piosenka. Jeżeli człowiek jest cały radosny, powinna powstać piosenka jak spodnie z GS-u. A jeżeli człowiek jest smutny, przygnębiony, to powinna powstać taka piosenka jak Ludzie we mgle. Dlaczego? Bo takie jest nasze życie. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest wesoło, nie zawsze jest smutno i nie zawsze jest biało i nie zawsze jest czarno. I nikt nam nie będzie mówił, jak ma to prezes, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Drodzy Państwo, przed nami właśnie utwór Przebudzenie i za chwileczkę wracamy do naszego wywiadu. W podróż całkiem nową drogą nieznaną, kolorową lecę wysoko, patrzę do góry, słońce rozjaśnia ciemne chmury. W kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia, nadejdzie cisza po burzy, spokój zamieszka w mojej duszy. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Przed siebie w ręku mam kwiaty, nie kamienie, serce otwieram, czuję, że żyję, myślę, więc jestem. Przez chwilę w kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia, nadejdzie cisza po burzy, spokój zamieszka w mojej duszy. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Wracamy. Możemy? Wojku? Okej. Okay. Jeszcze tak na koniec w zasadzie, nie ukrywam, że no w sumie już mamy taki kawałek bardzo, bardzo fajnej rozmowy. Mam nadzieję również dla Ciebie. Powiedz mi, jakbyś chciał w tej chwili przekazać taką pełną jakąś mocy, nadziei, takie nazwijmy to informacje, może nie informacje, może słowa, które by
jakby twoich fanów, nie tylko twoich fanów, ale ludzi, którzy po prostu muzycznie oczekują, czekają na koncerty, chcą po prostu tego życia twórczego tak po prostu namacalnie dotknąć, poczuć, jak kiedyś powiedziałeś w rozmowie ze mną, poczuć ten zapach potu. Co byś powiedział teraz do wszystkich słuchaczy Agiro Music, do swoich fanów? Powiedz, ci ludzie czekają, bo mimo tej sytuacji, co się dzieje wokół, żeby po prostu dać jakąś tam, powiedzmy, światełko nadziei. Po pierwsze, nigdy w życiu nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Równie dobrze nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Czyli trzeba dążyć do tego, żeby było lepiej. A nie przejmować się tym, że jest źle, bo zawsze może być też gorzej. Po drugie, są takie w życiu sytuacje jak ta dzisiejsza pandemia, o których można będzie za 5 lat czy 10 powiedzieć, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo ja uważam, że jak ta pandemia nas czegoś nie nauczy, to nas nikt i nic nie nauczy. W związku z powyższym ja mam taką nadzieję właśnie co do tej pandemii, że ona jednak zaowocuje czymś pozytywnym, jak się już skończy. Że ludzie zaczną się bardziej szanować nawzajem, bardziej szanować swoje życie, bardziej szanować swoje zdrowie, bardziej szanować też swoje poglądy. Może zwrócą uwagę na to, że ten brak solidarności w pandemii to było coś złego i warto to zmienić w codziennym życiu, jednak powrócić do tych zacnych ideałów. I może wreszcie nauczymy się ze sobą rozmawiać, nauczymy się pięknie różnić, bo z tym mamy największe problemy. Największe problemy mamy z tym, że nie potrafimy uszanować czyjegoś zdania. Jeżeli jeżeli we wszystkich dyskusjach tylko 10% dyskusji odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, to ja mam nadzieję, że pandemia to właśnie zmieni. Że to jest taki czas refleksji i to jest moje przesłanie. Ja wierzę w to mocno, mam nadzieję, że ta pandemia właśnie to spowoduje dobrego. Przy tym wszystkim złym, co zrobiła. Dla kultury, dla stosunków międzyludzkich, dla gospodarki, dla poszczególnych krajów i dla życia ludzkiego, bo mnóstwo, umówmy się, też ofiar pochłonęła. Bo ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, że nie ma pandemii i tak dalej, bo sam osobiście znam ludzi, których już nie ma. A pandemia jest, a ich już nie ma, właśnie ze względu na tą pandemię. W związku z powyższym to są takie wiary i nadzieje, które należy wiązać z tymi dzisiejszymi sytuacjami i okolicznościami. Oby się takie coś nam w życiu nie zdarzyło i obyśmy się spotkali na normalnym koncercie, gdzie będziemy mogli sobie podać rękę i sobie normalnie porozmawiać, jak to bywało onegdaj. Moi drodzy słuchacze Agiro Music, przyjaciele Agiro Music, Wojtek, Wojda, Farbenlere, bardzo dziękuję za rozmowę. No i oczywiście życzę przede wszystkim jak najszybszego powrotu na koncerty, bo to jest przede wszystkim, a teraz takiego mocnego, rokowego tortu urodzinowego, bo to też Wam jest potrzebne. Także wszystkiego dobrego, bardzo Wojtku dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia wkrótce. Nam najbardziej potrzebna jest muzyka, bo dla nas muzyka jest jak tlen. A bez tego człowiek nie może funkcjonować. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Agiro Music. Gramy dla Was potrzeby serca i duszy.